Cześć Emil, psychatok.pl. Zobaczymy sobie tutaj dzisiaj talię do Constructed, konkretnie do standardu amonkhetowego. I jest to deck, który w lidze zrobił 5-0 i rozpala wyobraźnię oczywiście graczy, bo kto by nie chciał wygrywać na Approach of the Second Sun. Jest to jeden z decków, który próbują wykorzystać tą kartę. No a jak to działa, to chyba każdy wie, kiedy się skastuje Approach of the Second Sun pierwsze, karta idzie potem na 7 kart od góry na topie biblioteki i przy tym drugim kastowaniu wygrywamy grę. Jak wszystkie karty you win the game, po prostu każdy chciałby nią chociaż raz zagrać i wygrać. I jak się okazuje, wcale nie jest to takie niemożliwe. Deck działa dzięki wykorzystaniu komba New Perspectives, które jest możliwe dzięki kartom z Cyclingiem i Shadow of the Grave, chociaż tak po prawdzie to samo New Perspectives odpala combo. Nie potrzebujemy w zasadzie innych kart do tego, żeby je załączyć. Jest jeden tylko mały haczyk, to znaczy New Perspectives wymaga 7 kart na ręce, co wcale nie jest aż takie proste do spełnienia, przynajmniej nie w każdej grze. Trzeba pilnować zasobów z tego powodu w tym deku, ale to akurat do tego dojdziemy później. Może zacznijmy omówienie tego deku od powiedzenia czegoś o manie, to znaczy cały dek w zasadzie to jest 60 kart, ja tutaj sobie dołożyłem jedną, 61 i tą kartą jest Swamp, ale to może do bazików za chwilę. Deck korzysta z dwóch landów, z dwóch duali, które nie są cyklującymi się landami. Wszystkie pozostałe duale to landy z Amonkhetu, które pozwalają się nam cyklować. Dzięki temu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 landów, które się cyklują. Do tego mamy foresty w liczbie 5, Islanda i Plainsa, a i to w oryginalnej deckliście. Ja dodałem Swampa, ponieważ przez większość gier, które grałem, właśnie tego Swampa mi czasem brakowało, a poza tym deck potrzebuje tej many, więc stwierdziłem, że dołożę jeden ląd i zagram na 23, choć no, ten deck ma więcej opcji na to, żeby tych lądów dobierać, ale wydaje mi się, że tego Swampa chcę spróbować, chcę zobaczyć, jak to jest tutaj grać na 23 landach. A i może troszeczkę lepiej będzie się przez to wszystko kręciło. Landów jest oczywiście w większości zielonych i białych. Niebieski też jest niezwykle istotny w tym deku. Czarny to jest tak naprawdę splash dla Shadow of the Grave. Deck w zasadzie jest w kolorach banta, czyli zielono-biało-niebieski. No i to w zasadzie oddają landy, którymi gramy. Z wyjątkiem może Sheltered Thicket, które jest tutaj tylko w zasadzie po to, żeby je przecyklowywać. Ten czerwony normalnie nie jest w tym deku w ogóle potrzebny. A jeśli chodzi o cały szkielet deku, to zasadza się on właśnie na New Perspectives. To znaczy zagrywamy sobie jakieś tam karty, zagrywamy i koniec końców zagrywamy New Perspectives, które pozwala nam dociągnąć 3 karty i zakładając, że mamy 4 w ręce, to automatycznie odpalić combo dzięki darmowemu cyclingowi. Cyclerów jest cała masa i może warto tutaj wspomnieć, że jednymi z ważniejszych są te stworkowe. Shefet Monitor to jest stworek, który pozwala nam dostać manę. Niestety szuka on tylko basic landów, przez co duali jakichś innych tego typu rzeczy z niego nie wyciągniemy. A między innymi dlatego dobrałem tego Swampa tutaj do deku, ponieważ w innym wypadku nie byłbym w stanie wyszukać tego Fetid Pulsa. I w zasadzie działa on jako darmowa mana. Vizier of Tumbling ma tak naprawdę podobne działanie. Nie chcemy nim w zasadzie zagrywać, zresztą jak większością kart, tak naprawdę nic nie robimy, tylko zagrywamy karty z cyclingiem. Wizjer pozwala nam odtapować jakiś permanent, co zazwyczaj się kończy odtapowaniem Wilding Wood. Ta karta daje nam nie tylko kartę, ale także nas rampuje. Niestety, jak to zwykle bywa, nie zawsze się karty te dobierają, nie zawsze mamy to combo, a także warto dodać, że Wilding Wood nie jest aż taki super, ponieważ dołożenie 2 czy 3 Wilding Woodów na jeden land tak naprawdę nic nie zmienia, nie dostaniemy w ten sposób 6 many.
co grający w Paupera czy w inne formaty, no na pewno kojarzą, że można zrobić sobie całą masę landów, masę enchantów i innych tego typu rzeczy i rampować się z jednego landa na przykład za 5 many, odtapowując go sobie. No niestety tutaj nie ma czegoś takiego, a szkoda, bo deck byłby wtedy dużo bardziej stabilny, dużo bardziej sensowny. A jeśli chodzi o stwory, to w zasadzie tyle. To są tak naprawdę stwory do cyclingu, ale jest jeszcze jeden wyjątek, to znaczy Sphinx of the Final War. Jest to karta specjalnie przeznaczona na walkę z kontrolami. Oczywiście jest niekontrowalny, ma flying hexproof i co ważne, instanty i sorcery stają się niekontrowalne. To brzmi fajnie, ale problem jest troszeczkę w tym, że New Perspectives jest enchantmentem, więc nie ma za bardzo opcji takiej, żebyśmy byli bezpieczni zagrywając jego. Potem New Perspectives i byli zadowoleni, ponieważ mamy odpalone combo i możemy się kopać po Approach of the Second Sun. Oczywiście Sphinx daje nam możliwość zagrania niekontrolowalnego approacha i to na pewno jest jego zaleta. Zaletą jest też to, że ma hexproofa, no i że ma spore stacje. 5-5 to jest coś, co zabija przeciwnika w 4 tury, tak więc teoretycznie może służyć jako drugi win condition. No ale niestety też trzeba powiedzieć szczerze, że meta. No, ze względu na obecność chociażby Blighted Fenów, no nie jest dla niego jakoś tak bardzo przyjazne. To znaczy, nawet jeśli kontrole zdominują pole gry, to i tak przynajmniej czarno-niebieskie kontrole będą miały zawsze opcję na to, żeby się go pozbywać. Tak więc Sphinx jest spoko, Sphinx jest ważny w tym deku i bardzo fajny, ale niestety nie rozwiązuje wszystkich jego problemów. Resztę deku w zasadzie tworzą czary z cyclingiem, to znaczy Haze of Pollen, Cast Out i Renewed Faith. Łącznie z 13 landami to wychodzi około 30 czarów z cyclingiem. To jest sporo i to pozwala się w miarę stabilnie kręcić, kiedy tylko się uda odpalić New Perspectives i dobrać te trzy karty. Tak więc pod tym względem deck jest stabilny, ale nie pod innymi względami. Renewed Faith, Haze of Pollen i Cast Out wbrew pozorom, tak właściwie jak większość cyclerów w tym deku, nie służy o to tego, żeby je zagrywać. One służą tutaj tylko po to, żeby się cyclować po prostu. Od początku do końca rozgrywki w zasadzie chcemy się tylko cyclować. Jeśli musimy je zagrywać, no to sytuacja nie jest dobra i to nie jest optymalne ich wykorzystanie tak naprawdę. Warto tutaj też dodać, że Cast Out nie jest jakimś specjalnie dobrym removalem, ponieważ jest sporo agrodeków i kiedy taki agrodek wyłoży 3-4 karty stwory na Battlefielda, no to nawet zabicie jednego tego stwora w czwartej turze to jest jednak za mało, a przeciwnik ciśnie i przecież nie czeka, aż my spokojnie wygramy. Tak więc tutaj niestety Cast Out jest okazjonalnie removalem, którego nieszczególnie mamy ochotę zagrywać, nieszczególnie mamy ochotę z niego w ten sposób korzystać. Renewed Faith, no daje nam akcydentalnie te dwa życia, ale to też nie jest karta, która jest premium. I to jest troszeczkę problem tego deku, ponieważ on jest takim zlepkiem słabych kart, które w zasadzie nic szczególnego same z siebie nie robią. Combo umożliwia także Shadow of the Grave. Tutaj specjalnie jest ta karta pod te cyclingi dodana. Działa to w ten sposób, że mamy to New Perspectives, zaczynamy się kręcić i potem wracamy sobie z grobu wszystkie karty z cyclingiem. Na przykład zagrywamy za 6 mana dzięki Wyrdling Woodowi, odtapowuję za 0 Wyrdling Wooda z Vizier of Tumbling Sands. Dokładamy sobie czarnej many, cyklujemy sobie Shefet Monitory, Haze of Pollen i tak dalej. To wszystko, pod czym zagrywamy Shadow of the Grave i znowu z powrotem się tym wszystkim możemy cyklować. Jest dodatkowo tutaj także Traverse the Ulvenwald. Karta ta na początku wydawała mi się dziwna,
ale służy ona tutaj jako fixing w początkowych turach gry, a później jako dodatkowy cycler. Wszystko przez to, że możemy sobie wyszukać Sphinx of the Final World, Szefet Monitora albo Vizier of Tumbling Sands, dzięki czemu albo możemy zapewnić swojemu approachowi niekontrowalność, albo możemy wykorzystać kartę do dokładania większej liczby many, albo możemy sobie wyszukać także cyklujący się land już w tych późniejszych turach. No i dzięki czemu możemy się dalej kręcić z kombem. Tak więc Traverse jednak ma tutaj sporo sensu. I to wszystko w zasadzie, jeśli chodzi o main deck. Deck jest tak naprawdę powolny, gra bardzo, tak powiem, opieszale i jeśli nie spotka się z agresją, no to jest w stanie raczej bezproblemowo odpalić tego approacha. W większości gier z kontrolami, którymi walczyłem, approach jest w zasadzie zawsze zagrywany i nie ma problemu, nawet jeśli przeciwnik ma te kontry. Trzeba tylko umiejętnie trafić z New Perspectives i w zasadzie wygrana wtedy jest pewna. Gorzej właśnie z agrodekami i to jest jakby największy problem tej talii. Ona sobie zarąbiście radzi z dekami kontrolnymi, ale w ogóle nie jest w stanie nadążyć, w ogóle nie jest w stanie sobie poradzić z taliami, które grają na agresji, ponieważ nie wytrzymuje tempa. Dek jest zresztą tak skonstruowany, jakby to powiedzieć, wygląda tak, jakby był sideboardem na kontrolę tak naprawdę. Jakby cały main po sideboardzie, po drugiej grze nastawiony na kontrolę. Chociaż to też nie jest do końca prawda, ponieważ zaraz do sideboardu przejdziemy i mamy tam karty, które się świetnie sprawdzają w walce z kontrolami. Talii brakuje czegoś, co by zapewniało jej interakcję z przeciwnikiem, na przykład Fumigate i tego typu rzeczy. Cast Out jest o tyle problematyczny, że jest wolny i zabija jednego stwora tylko, no a problemem jest zazwyczaj to w tych agresywnych deckach, że przeciwnik idzie ławą, ma 5 stworów, w czwartej turze je przegrywamy, ponieważ mamy na przykład otwarcie Winding Constrictor, a potem jakiś dowolny stwór, potem Rishkar, Pima, Outrider. Nagle mamy stwory, które mają 6-6 i w czwartej turze. I jak to tutaj z tym wygrać? Haze of Pollen. Raz, że to są tylko 4 sztuki efektu typu fog, a dwa, że no, tak jak pozostałe karty, nie chcemy tego zagrywać. I jak zagrywamy swoje czary, które chcielibyśmy cyklować, no to wtedy jest problem, ale no, nic się na to nie poradzi. Tak naprawdę trzeba by było przebudowywać deck, zmieniać jego koncepcję i po prawdzie, między innymi właśnie ze względu na tą słabość z agrodeckami, nawet nie próbowałem grać tą talią w grach za Tixy czy za Pepeki, ponieważ no, to nie ma sensu. Za mało jest kontroli w meta, żeby to miało ręce i nogi. Chyba, że nauczę się w końcu grać na zombiaki, na Marked Vehicles i na GB i zacznę regularnie wygrywać, chociaż nie widzi mi się to. Ale owszem, czasem zdarza mi się uszczknąć jakąś grę. No i może sideboard omówmy. W sideboardzie w oryginale są 4 sztuki Angel of Sanctions. Problem z aniołem jest dokładnie taki sam jak z Cast Outem. Niby zapewnia 2 razy Exile'a, nawet jeśli anioł spadnie. Tylko że raz, że to jest za wolne. Piąta tura to jest no już za późno zazwyczaj. A dwa, że no, ta karta no, załatwia tylko jednego przeciwnika. No i to jest jednak za mało i za późno. Dlatego też wyrzuciłem 2 aniołów i spróbuję teraz grać na 2 Nahiris Wrath. Być może ta karta, która też kombi się z Shadow of the Grave, pozwoli jej na nawiązanie walki. W zasadzie mamy też Dispellate Negate'y, które oczywiście są przeciwko kontrolom albo dekom, które grają na Planeswalkerach i innych non-creature spellach. Jest też Drake Haven, które z jednej strony jest dobre na kontrolę, bo jednak to dodatkowy sposób na to, żeby wstawiać stwory i jest dodatkowym winconem.
Z drugiej strony spowalnia też w jakimś sensie agrodeki, tylko no poza kontrolami w zasadzie nie jest aż tak bardzo skuteczny, ponieważ nie zyskujemy aż tak dużo, żeby ten dek był stabilny. Chociaż może grający pierwotnie, gracz, który zrobił 5-0, miał więcej rozumu niż szczęścia i z tych Drake Heavenów mu się udało w ten sposób korzystać. Jest tutaj site też Kefnet, który zapewnia draw i jest całkiem niezłą kreaturą, jeśli chodzi o atak, podobnie jak Sphinx, no i wchodzi dosyć wcześniej. Deck w zasadzie ma bardzo często 7 kart, tak więc nie jest jakiś wielki problem z tym, żeby go odpalić. Poza tym on spowalnia także agresję. Czasem zdarza mi się go też wsadzać na agrodeki. No ale oczywiście to jest przede wszystkim na talie, które grają kontrolnie. No i w zasadzie o sidezie to tyle. Jest on w pierwotnej wersji, wydaje mi się, tak zbudowany, że w zasadzie jest przeznaczony na kontrolę, no ale deck z kontrolami sobie nawet w pierwotnej wersji bez counterspelli radzi całkiem nieźle. Jak to pogodzić? Nie wiem tak naprawdę. A jest też jeszcze jedna rzecz, którą warto zauważyć. Deck nie ma w mainie ani w sidzie cenzorów, co jest z jednej strony zrozumiałe, ponieważ ta karta nie robi aż tak dużo. Z drugiej strony to jest świetna karta, która pozwala sobie radzić z wczesnymi zagraniami Mardu i GB Delirium, czy GB Snake'a, ale no niestety nie jest ona na tyle dobra, żeby była fajnym gameplanem. Być może wymieniłbym ją za Haze of Pollen. No ale to też jest trochę łatania dziury, której się załatać nie da i nie bardzo widzę tutaj opcji, żeby to poprawić. Po prostu nawet jeśli byśmy mieli tego cenzora, to i tak nie chcemy go zagrywać, ponieważ wolimy go przecajklowywać dzięki New Perspectives i wolimy uskładać swojego pasjansa. Jak to wygląda wszystko w praktyce? Zaraz zobaczymy w grach, które nagrałem specjalnie na potrzeby tego materiału.